Cześć! Dziś zabieram Was do Chile. Historia winiarska tego regionu sięga XVI wieku i zawędrowała tutaj wraz z europejskimi misjonarzami. Natomiast zauważalny rozwój to ostatnie 30 lat wieku XX. Dziś Chile to 7 producent wina, jeśli chodzi o ilość, a 75% ich produkcji trafia na inne rynki, na eksport. Zapraszam Was do Doliny Maule, gdzie rodzina Castro produkuje wyjątkowe wina Casas Patronales. Dolina Maule to jeden z najstarszych i największych regionów winiarskich. Jest tutaj troszkę chłodniej, troszkę więcej pada, a gleby to głównie glina i trochę piasku. Dlatego też wina tutejsze odznaczają się wyższą kwasowością. Sama winnica Casas Patronales to 300 hektarów upraw. Znajdziemy tutaj Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Syrah, to jeśli chodzi o odmiany czerwone, i Chardonnay, Sauvignon Blanc, jeśli chodzi o białe. Jest też trochę takich upraw eksperymentalnych, czyli mamy trochę Malbeka, trochę Carignan i Viognier. Wszystkie winogrona zbierane są ręcznie, a wina powstają w wielu różnych liniach produktowych. Wino na dziś to Casas Patronales Gran Reserva Cabernet Sauvignon. Wino stworzone w 100% z Cabernet Sauvignon i dojrzewane 12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Barwa, jak widzicie, intensywna, ciemna, głęboko rubinowa. Aromaty? Soczyście owocowe, znajdujemy tutaj trochę czarnej porzeczki, suszoną śliwkę, przyprawy, wanilię i troszkę takich nut oddębowych. Zobaczmy, co w smaku. Wyczuwamy wpływ dębiny zdecydowanie, natomiast wszystko to jest bardzo ładnie zaokrąglone. Mamy dobrą kwasowość, soczysty owoc, wino jest pełne, gładkie, oleiste, z miękką taniną. Jeśli lubicie Cabernet Sauvignon i szukacie dobrego wina z Chile, to wino będzie dla Was idealną propozycją.